internautka opublikowała na Facebooku nagranie wykonane przez okno szpitalne, na którym uwieczniła coś dziwnego przemierzającego park. Zostałem poproszony o przeanalizowanie tego nagrania i zgodziłem się na to nie tylko dlatego, iż wydawało mi się, że akurat to nagranie jest warte poświęcenia mu troszeczkę większej uwagi, ale również dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że prośba wypłynęła od jednej z moich widzów. Niniejszy temat postanowiłem potraktować w formie materiału wideo, aby pokazać Wam, moim widzom, w jaki sposób ja podchodzę do analizy filmów tego rodzaju. W pierwszej kolejności skontaktowałem się z autorką postu, aby sprawdzić, czy w ogóle dana osoba będzie chętna do współpracy. Gdyby odmówiła tej współpracy, należałoby się zastanawiać, czy przypadkiem ta osoba nie ma czegoś do ukrycia, ale ku mojemu wielkiemu zadowoleniu autorka tego konkretnego postu zgodziła się przysłać mi oryginalny plik z telefonu komórkowego. Jednak po otrzymaniu tego pliku na moją skrzynkę mailową okazało się, że to jest dokładnie ten sam plik, który został opublikowany w internecie, więc w bardzo słabej jakości. Poprosiłem o oryginalny, ten z telefonu nawet. Dopytałem, jakim telefonem był kręcony materiał, aby móc sprawdzić w internecie, jaka jest rozdzielczość takiego telefonu, czy taki telefon ma możliwość nagrywania w dużej rozdzielczości, aby po prostu porównać sobie dane. Niestety te informacje do niczego nie posłużyły, ponieważ autorka postu stwierdziła, że niestety nie posiada oryginalnego nagrania z telefonu. Cóż mogłem więcej zrobić? Wrzuciłem ten materiał o słabej jakości do mojego programu montażowego i w spowolnieniu, na dużym powiększeniu postanowiłem przyjrzeć się klatka po klatce, aby dokładnie przeanalizować ruch tego cienia, który tam można było zaobserwować. Gdy obejrzałem materiał pierwszy raz na Facebooku, miałem pewne wątpliwości co do autentyczności tego nagrania, ponieważ tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że otoczenie i ta postać, nazwijmy ta ciemna postać, poruszają się w innym tempie. Co to znaczy? To znaczy, że skoro na przykład materiał filmowy jest nagrany w 30 klatkach na sekundę, a postać poruszałaby się, dajmy na to, w 15 klatkach na sekundę, czyli co drugą klatkę, oznaczałoby, że nagranie zostało jakoś przemontowane, że ktoś tam grzebał. Że ten element, który się porusza, ten cień w tym przypadku, został nałożony. Więc tak mi się wydawało. Ja oczywiście tutaj podkreślam, że spojrzałem na ten materiał pod kątem takim typowo filmowym, jako filmowiec, nie jako spirytysta, ponieważ jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, w życiu zawodowym zajmuję się produkcją filmową, więc no, mam pewne doświadczenie, aby po prostu dokonywać tego rodzaju analiz. Gdy przeanalizowałem ten materiał już dokładniej, gdy postanowiłem ten materiał ustabilizować, aby on nie gonił we wszystkie strony, i tutaj jako punkt odniesienia wybrałem sobie ławkę, którą widać z lewej strony, po ustabilizowaniu tego ekranu mogłem dokładnie przyjrzeć się ruchowi, który wykonuje ten cień. Stwierdziłem jedynie, że moje pierwotne obawy, jakoby ten cień poruszał się z inną prędkością niż reszta otoczenia, są bezpodstawne, ponieważ tutaj wszystko elegancko ze sobą współgra. Kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to krawędzie. Zwykle, gdy dokonuje się takiego fotomontażu, no to już zależy od dokładności tego speca, od efektów specjalnych. Czasami jest tak, że krawędzie przedmiotów, za którymi chowają się nakładane przedmioty, są po prostu źle wycięte. I wtedy, jeżeli widać jakąś niezgodność, można też oszacować, na ile dany element mógł być, że tak powiem, sfałszowany. No, mówię to w takim kontekście. W każdym razie tutaj na tym nagraniu słaba jakość tego nagrania niestety nie pozwoliła stwierdzić, czy te krawędzie są jakoś poprzycinane, czy coś tam po prostu widać, ponieważ ta słaba jakość sprawiała, że wszystkie krawędzie wszystkich przedmiotów, które na siebie nachodzą w tym nagraniu, one się po prostu zlewają, więc nie sposób po prostu ocenić. Dlatego moja konkluzja jest taka, że nie można stwierdzić autentyczności tego nagrania. To znaczy, czy to nagranie jest sfałszowane, czy nie, tego nie wiem. Ono mogłoby być sfałszowane, ponieważ
wykonanie takiego efektu nawet na prostym domowym komputerze przy odrobinie umiejętności, szczególnie, że ta jakość obrazu jest bardzo słaba, jest po prostu bajecznie proste i tak naprawdę każdy mógłby taki fotomontaż wykonać. Więc to, gdyby to było jakieś oszustwo. Z drugiej strony, tak samo ta zła jakość obrazu nie pozwala stwierdzić, czy to nagranie jest autentyczne, ponieważ jest za mało danych. Tak więc w przypadku tego konkretnego nagrania pozostajemy, że tak powiem, w zawieszeniu. I tutaj też doszła do mnie informacja, jakoby jakaś firma stwierdziła, że to nagranie jest autentyczne. Szczerze powiedziawszy, znaczy po pierwsze nie wiem, co to za firma, co to za przedsiębiorstwo, kto się tym zajął, ale według mnie na podstawie jakości, tej słabej jakości materiału nie da się tego stwierdzić jednoznacznie, więc twierdzenie, że to nagranie na pewno jest prawdziwe, w moim odczuciu jest po prostu głupotą i ci, którzy nie znają jeszcze mojego kanału, zapraszam do oglądania, ale przede wszystkim proszę sobie zobaczyć materiał pod tytułem Duchy, których nie ma, część druga. I tutaj postanowiłem w tym materiale, który jest takim fotomontażem, wykazać, że bardzo łatwo jest dzisiaj oszukać internautów, publikując materiały, które rzekomo są autentyczne. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.